Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka, jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom drugi. Czyta ojciec Eusebiusz Skorupa. Czwartek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Modlitwa powierzenia się. Lekcjo. Gdy więc zbliżała się godzina jego przejścia, polecił zwołać do siebie wszystkich braci tam mieszkających i pocieszając ich smutnych z powodu jego śmierci, słowami przynoszącymi otuchę z ojcowskim uczuciem, zachęcił ich do miłowania Boga. Długo mówił o cierpliwości i ubóstwie, a także o zachowaniu wierności wobec świętego Kościoła Rzymskiego, kładąc ponad wszystko troskę o zachowanie Ewangelii. Gdy wokół niego siedzieli wszyscy bracia, wyciągnął nad nimi ręce złożone na kształt krzyża. Dlatego, że znak ten zawsze kochał i wszystkim braciom, tak obecnym jak i nieobecnym, mocą ukrzyżowanego i w jego imię udzielił błogosławieństwa. Ponadto dodał: żegnajcie wszyscy synowie, w bojaźni pańskiej trwajcie zawsze. A ponieważ zbliża się pokusa i udręczenie, szczęśliwi, którzy wytrwają w tym, co rozpoczęli. Ja zaś pospieszam do Boga, którego łasce polecam was wszystkich. Skończywszy to słodkie napomnienie, rozkazał mąż Boży najdroższy, aby przyniesiono mu księgę Ewangelii i prosił, aby mu czytano Ewangelię według świętego Jana, rozpoczynając od słów: było to przed świętem Paschy. Później tak zaczął modlić się słowami psalmu: głosem moim wołam do Pana, głosem moim błagam Pana. Po odmówieniu całego psalmu tak go zakończył: mnie, powiedział, czekają sprawiedliwi aż do momentu, gdy dasz mi nagrodę. Święty Bonaventura, życiorys większy świętego Franciszka. Medytacjo. Rozpoczynając medytację na temat ubóstwa franciszkańskiego, chcemy podjąć temat powierzenia się. Ubóstwo, z jakiejkolwiek strony je rozważając, opiera się właśnie na tej postawie – powierzenia się. Człowiek nie jest stworzony po to, aby żył w pustce albo samotności. Jesteśmy skonstruowani, że czymś właściwym jest dla nas życie w relacjach. Człowiek musi się na kimś lub na czymś oprzeć. Jeżeli nie posiada właściwych, zdrowych relacji, to wcześniej czy później obumiera. Bóg jednak może człowieka powołać do wyjątkowej relacji ze sobą. Może człowiekowi powiedzieć: ja jestem dla ciebie kimś jedynym i najważniejszym i ja sam będę ci wystarczał. Jest to relacja wyjątkowa, ponieważ wobec niej wszystkie inne stają się relatywne. Bóg może wezwać człowieka do życia ubogiego, a więc takiego, w którym Bóg sam staje się wszystkim, a także kimś, kto się zatroszczy o wszystko, co do życia konieczne. Dlatego wstępem do życia prawdziwie franciszkańskiego może być tylko jedna postawa – modlitwa powierzenia się Bogu. Święty Franciszek przyjął taką postawę od początku swego nawrócenia aż do swej śmierci. Wiedział doskonale, że w życiu nie chodzi o samorealizację, ale o wypełnienie planu Boga. Zdawał też sobie sprawę, że Boże zamiary zupełnie przewyższają jego ludzkie siły i możliwości. Mógł także przewidywać wiele trudności, które miały prawo go spotkać.
wobec takiej ludzkiej słabości czy ubóstwa, świętemu Franciszkowi pozostało tylko jedno wyjście – powierzyć się Bogu, czyli Mu zaufać. I takie było całe jego życie. To nieustanna pieśń ufności do Bożej opatrzności. Tę postawę święty Franciszek zachował aż do końca. Na łożu śmierci miał świadomość, że pozostawia trzy rodziny zakonne – braci, siostry i świeckich rozsianych po całym świecie. Zdawał sobie sprawę, ile każdy z nich potrzebuje i jak wielkie trudności ich czekają. Dlatego jego ostatnie słowa do braci to błogosławieństwo i oddanie ich Bogu. Ja zaś polecam was Bożej łasce. Ubóstwo świętego Franciszka było wielkie, bowiem on sam nie przypisuje sobie niczego, ani sam nie chciał zaradzać wszystkiemu. To jedynie, co mógł zrobić, to oddać całe to dziedzictwo Bogu. Modlitwa, postawa powierzenia się Bogu, powinna towarzyszyć nam od początku do końca naszego życia. O własnych siłach nie dojdziemy daleko, ale zasłabniemy albo pobłądzimy. Dlatego więc oddajmy się Bogu. Zaufać Bogu znaczy pozostawić Mu wszelkie troski, a sobie pozostawić tylko jedną, by być blisko Niego. Oracjo. Tobie, Panie, i Twojej opatrzności powierzamy siebie i nasze drogi. Ty miej o nas staranie. Chcemy wciąż doświadczać tego, jak bardzo jesteś troskliwy, nawet o najmniejsze nasze potrzeby. Chcemy bez końca Tobie zaufać.